Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego uczciliśmy w Ojcowie, w dawnym hotelu pod Łokietkiem, tam gdzie w 1863 roku była główna kwatera oddziału powstańczego dowodzonego przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego. Stąd wyszli w ostatni bój. Powstańcy styczniowi byli krzykiem wolności, stali się fundamentem dla przyszłych pokoleń Polaków o odzyskanie i obronę ojczyzny, ale także kamieniami węgielnymi niepodległości Polski. Na ich bojach kształcił się Józef Piłsudski. Na grobach poległych powstańców przysięgę składali młodzi strzelcy Józefa Piłsudskiego, a w 1914 roku pieśnią pierwszej kadrowej był Marsz Strzelców, utwór śpiewany również w oddziałach powstańczych generała Mariana Langiewicza. Okres zaborów to dla Polaków walka o zachowanie polskości. Ci, którzy przywrócili Polskę na mapy świata w 1918 roku, byli mocno zakorzenieni w tradycji insurekcji 1863 roku. Ona stanowiła dla nich punkt odniesienia, ale także motywowała. Tradycja powstańcza ukształtowała pokolenie urodzone i wychowane w II Rzeczypospolitej. Pokolenie, które zdało egzamin, trudny egzamin z patriotyzmu podczas II wojny światowej. To powstańcy styczniowi nauczyli ich, że w imię ojczyzny, w imię wolności ojczyzny trzeba poświęcić wszystko. To nasi przodkowie, bohaterowie, autorytety, groby, mogiły, miejsca życia i pracy rozsiane są nie tylko po Polsce, ale także po całym świecie, tworząc mapę, na której rozpięta jest nasza współczesność. A dzisiaj? Co chcieliby przekazać powstańcy styczniowi nam, współczesnym? Zapewne to, aby nigdy się nie poddawać. Jeżeli marzenia są wielkie, a cele odpowiedzialne, to każdy upadek pozwala zrozumieć, jak skuteczniej iść do przodu. Że nie należy zadawać pytań, czy warto, po co, jeśli ważą się kwestie niepodległościowe ojczyzny. Bo tylko bezinteresowna i ofiarna służba Rzeczypospolitej ma być wpisana w kodeks ideowy Polaków, wszystkich Polaków. Niech te ważne daty, rocznice, pamiątki powstańcze budzą w nas dumę i przekonanie o niezłomności polskiego ducha. Gloria victis, chwała zwyciężonym. Dziękuję, panie marszałku.